Kiedy wstajesz rano i problem się zaczyna, posłuchaj rady Konrada Cappuccina. Umarł i odszedł, ale nie w zapomnienie. Dziadku, niech cappuccina ci lekką będzie. Dzień dobry, ja jestem Konrad Cappuccin i po długiej przerwie wracamy z radami Konrada! Żegnam państwa. Nie, ale oczywiście moi drodzy, porozmawiamy sobie, jak usunąć elegami z YouTube'a. Nie, a tak całkiem poważnie, moi drodzy. Moi drodzy państwo, znowu cringe cappuccina będzie i w ogóle, moi drodzy. Wracamy z radami Konrada i porozmawiamy sobie dzisiaj, jak poradzić sobie z hejtem. Tak, apeluję tu do pani Eli Gavin, radzimy sobie z hejtem. Zabijamy hejterów i troli internetowych. Będę lepiej tłumaczył od pani Elżuni. Wytoczę Eli Gavin kolejną dramę. Tym razem ja, a nie Nikodem. Dobrze, są trzy sposoby. I to nie są sposoby wystane z palca przez Elkę Gavin, jasne? Te trzy sposoby są sprawdzone przez ród kapucinów, ketchupinów i samego Nikodema Apoczkina. O kurwa! A więc pierwszym sposobem jest taki łagodny sposobik. Siedzi sobie typek na YouTubku, patrzy sobie komentarze pod filmem i widzi komentarz: jesteś chujem! Co w takiej sytuacji gościu robi? Zaczyna się tym lekko przejmować, ale też stwierdza: a dobra, nie będę miał syfu pod filmem. Siup, usuwa. Jest to taki trochę lamerski sposób, ale jednak praktyczny, bo przynajmniej się tym hejtem już dalej nie przejmujesz, tak? Więc w jaki sposób to działa? Drugim sposobem jest już to wyższa półka takiego hardkoru, jeśli chodzi o hejtowanie. Znaczy o pozostawienie komentarzu i radzenie sobie z hejtem i trollingiem internetowym, panie Elżuniu. Drugi sposób to po prostu zostawić komentarz hejtującego, ale przy tym śmiejąc się z niego samego, że sam jest taki. Śmiejąc się z tego komentarza i przeobrazić to w taki bardziej śmieszny sposób, którym w swojej głowie oczerniasz właśnie hejtującego, a nie on ciebie. I jest to taki najbardziej praktyczny sposób, który czasami ja praktykuję i wielu innych ludzi praktykuje. Więksi twórcy to nie muszą praktykować, bo już się pogodzili z tym. No może nie psychokundle, bo oni to twierdzą, że hejt czy konstruktywna krytyka to nie jest to samo. Oczywiście, że jest. Albo to było na odwrót. Mniejsza, nie pamiętam. Ale przejdźmy do trzeciego punktu. Do trzeciego punktu, który jest, kurde, hardcore ultimate po prostu wszystkich sposobów na hejt i w ogóle. Trzecim sposobem to jest po prostu hardcore ultimate, który po prostu zniszczy waszą psychikę doszczętnie. Widzisz sobie komentarz hejtującego i wkurzył cię tak dosłownie, doszczętnie i w ogóle, że mówisz: a odpiszę gnojowi. I piszesz wkurzony na niego, jakieś tam argumenty na niego wysyłasz. I albo wyzywacie się z nim w komentarzach, dopóki on pęknie, albo dopóki ty nie pękniesz i nie usuniesz komentarza. Jest to najbardziej chujowy sposób, który można zrobić, jeśli chodzi o radzenie sobie z hejtem. Jest to najbardziej ciulowy sposób, jaki mógł powstać, jeśli chodzi o radzenie sobie z hejtem. Nie praktykujcie tego, bo po prostu nigdy nie staniecie się takimi twórcami jak Multi, Rezi, czy chociażby Mateusz Spiesiński. Tak, przytoczyłem tu Mateusza Spiesińskiego, Nikodem nie bij mnie. Chociaż to jedna i ta sama liga co Ela Gavin. No, ale idźmy do podsumowania. Podsumujmy więc, jak radzić sobie z hejtem. Najlepiej zastosować punkt drugi, czyli zostawić komentarz hejtującego i zarazem śmiać się z niego samego, śmiać się z komentarza osoby, która ciebie hejtuje. Wymyślając sobie w głowie, że po prostu to on jest właśnie taki, jaki on napisał na twój temat. Ewentualnie, no,
też taka opcja jest, że jeśli aż tak mocno ci dosra osoba hejtująca i nie chcesz widzieć tego komentarza, no to możesz usunąć, ale nie usuwajcie hejtów masowo, bo hejt to też komentarze, bijają wam się po prostu statystyki, tak? Jeśli to będzie taki lekki hejt, to tam spoko, jeśli będzie taki gorszy, że jesteś kurwą chujem i w ogóle, no to wtedy możecie usunąć ten film. Więc to chyba tyle i z tego miejsca chciałbym pozdrowić całą ekipę Korniszonów oczywiście oraz mojego serdecznego kumpla Milczara, który powrócił na YouTube. Ekipę też pozdrawiam, Korniszonów. Ja byłem Konrad Kapucin, a to były Rady Konrada. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Pa, pa.